Trochę nie wiem, jak to zacząć, ale tak czy siak, mimo wszystko, halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mógłbym powiedzieć tak, ten tydzień aktualnie to jest coś w stylu "Ah shit, where you go again". To dosłownie, słuchajcie, mamy aż 4 zniżki na samochody. I to dobrze słyszycie, aż 4 zniżki. A jedną z tych zniżek, uwaga, znajdziemy sobie tutaj właśnie, czyli u Simeona w jego salonie. Dobra, mamy trochę tych pojazdów. Mamy, widzicie, devboucha jednego, devboucha drugiego, devboucha trzeciego, devboucha czwartego i devboucha piątego. Simeon jest tutaj. XD, beka ze mnie. Ale ogólnie myślę, że zauważycie trochę, do czego zmierzam. Devboucha. No widzicie, tutaj w klubie samochodowym tutaj właśnie mamy kolejne obniżki, ale zobaczcie, znowu devboucha, kolejny devbouch. Ogólnie ten, co jest na zniżce devbouch, to jest ten tutaj, 77. I tutaj mamy oczywiście samochodzik. Jakby ktoś już zastanawiał, jeżeli chodzi o auto, pojazd mianowicie ma coś takiego, że musimy zająć trzecie miejsce 4 dni z rzędu. I dla podpowiedzi trochę, nazywa się to Aston. Może już teraz ktoś coś może powoli kojarzyć. Jaką mianowicie tutaj markę chodzi? Tutaj jak wam pokażę to logo, macie devboucha i tam mamy nazwę Aston, to może coś wam będzie przychodziło. Ogólnie taki Aston kosztuje 1,5 miliona. Jest na legendary do zakupu. Jak jeszcze nie wiecie, to jeszcze was chwilę potrzymam w niepewności. Mianowicie, zobaczcie, mamy oczywiście zniżki na samochody. Wow, aż 3 są w sklepie. Mamy Championa i mamy do tego koszuleczkę do zakupu. Mamy Wagnera, też jest koszuleczka do zakupu i to jest koniec legendary. Teraz następny tutaj pojazd jest nie tutaj, tylko u pana Benego. Pan Bene akurat ma taką opcję, ma go u siebie. I tutaj proszę, ten tutaj, Devboucha Spectre i też jest koszuleczka. Koszuleczka oczywiście pokazuje nam logo właśnie Devboucha. Jak jeszcze się ktoś nie zorientował na samochodach, dając podpowiedź Astona oraz tutaj właśnie tego loga, no to teraz wam powiem. Mianowicie wszystkie te samochody nawiązują do brytyjskiej marki samochodów, w sumie super samochodów, można byłoby tak powiedzieć, Aston Martin. I to koniec. Można powiedzieć, że to jest tydzień Astona Martina. Co z tym? No dalej? Nie wiadomo. Nie ma więcej podpowiedzi. Nie ma żadnych wyścigów, nie ma żadnego, nie wiem, karnetu w tej grze, czy wiecie, cokolwiek, co by miało powiedzieć, że jakaś marka tutaj ma znaczenie. Nie, to też nie jest żaden, że tak powiedzmy, no mówię, żadne festiwale jak w Forzie. Nie wiem, może ten tydzień będzie miał znaczenie w odnośnie nowego DLC, ale na ten moment ciężko powiedzieć. Może, nie wiem, ten nowy samochód akurat będzie z tej marki, chociaż chyba tam podali akurat, z czego on tam będzie przy okazji. Nie wiem, no ogólnie dziwna sprawa. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda ta koszuleczka, no to już tutaj w sumie ją widzicie. Wygląda ona sobie w taki sposób. Ogólnie jeżeli chodzi o zniżki jeszcze na nieruchomości, w tym tygodniu mamy, nie wiem, w sumie jak chcecie, możecie nazwać sobie tę nieruchomość. Ogólnie się kupuje ją nie na tym Dynastii 8, na tym drugim Dynastii 8 się ją kupuje. Mianowicie, kiedy nie macie jej kupionej, to ona będzie się tutaj pojawiać. Ogólnie w kategorii ekskluzywne albo będzie wszystkie, bo tutaj mamy domyślnie jest od ceny najwyższej. Mianowicie na zniżce jest do kupienia garaż tam, który jest domyślnie chyba za 2,5 miliona. To jest na 50 samochodów garaż. No i on jest na zniżce. Jednakże taką lepszą zniżką, chociaż powiedziałbym, że to jest stricte chyba tylko dla nowych graczy. No albo dla kogoś, kto jeszcze nie kupił. Mianowicie w Ganwanie mamy tutaj też fajną rzecz. Mianowicie, zobaczcie. Oczywiście karabiny ofensywne, chociaż on nie jest akurat taki spoko, że tak powiedzmy. Mianowicie tutaj. Jest atomizer i on jest na zniżce 50%. Nie pamiętam, ile on kosztuje, ale pewno zgaduję, że jest 400 tysięcy. I atomizer akurat, jakby ktoś się zastanawiał, po co w ogóle wam takaż broń, bo ona ma... no statystyki atomizera są po prostu tragiczne, są słabe, no w porównaniu z czymkolwiek, no tak powiedzmy, no jest po prostu słabo. Ale atomizer ma coś innego. Mianowicie, zobaczcie, jak strzelam, to jest taka wiązka. Ja tą wiązką mogę coś rozwalać. Wydaje się na początku, że to może nie być coś takiego fajnego. Na przykład zaklinuje nam się samochód, strzelamy. I on się już odklinuje. Albo nie wiem, nudzi nam się, możemy sobie zawsze strzelić po prostu pod nogi i zawsze zrobimy jakiegoś piureta i nie wiem, robimy jakiś dziwny przeskok. Jak trafimy, nie wiem, w jakiegoś gościa, na przykład na opresorze czy coś. Ty, to był dobry strzał. To co, mnie zawiesiłem bota tym jednym strzałem. No bo jak trafimy jakoś na przykład gościa na opresorze czy coś, to on po prostu spadnie. Kurde, on uciekł. Dobra, powiedziałbym, że trochę trzeba się obudzić i powoli przejść chyba do premii. Skoro mamy, powiedzmy, że tydzień związany z Astonem Martinem, że tak powiedzmy, to w takim razie
Mamy jedną premię, która ma sens, związana z tym tygodniem, no trochę samochodowo. Mianowicie holownik, że tak powiedzmy, jest na premii. Chociaż nie konkretnie to, że zarobek z tego jest na premii, a w zasadzie to, że ci tutaj ludzie, co rozbierają nam samochody, to jest właśnie na premii. Auto, ogólnie może tak powiem wam, żeby przyspieszyć sobie produkcję po prostu rozbierania samochodów, to kiedy kupujemy sobie na przykład takie zamówisko, ważne jest to, żebyśmy mieli kupionych pracowników. Gdyż właśnie ci pracownicy robią nam to, że szybciej te samochody będą się rozbierać na części. Kiedy już mamy kupionych tych pracowników, samochód rozbiera nam się 48 minut. I jest premia na to, że ten samochód rozbiera się dwa razy szybciej, więc w teorii można byłoby to nazwać, że jest niby premia na zarobek, no ale to chodzi o to, że po prostu musimy dwa razy szczęście zasuwać, żeby zrobić tak naprawdę więcej. Więc to jest na premię razy dwa. Kolejna rzecz, jaka jest na premii, znajduje się w naszym menu interakcji. Mianowicie mamy oczywiście do rozegrania akcje społeczności. Tutaj jakaś jest, tutaj akurat nie ma. Mianowicie te najnowsze akcje są na premii. Kurde ty, ale mało tutaj kategorii wyścigi. Pewno wszystko z kaskaderskich jest. Widzicie, tutaj jakiś wyścig jest. I na przykład ten wyścig, o, on jest na premii razy sobie 3. Nie wiem, może jakiś deathmatch jeszcze jest. Jest też jakiś deathmatch. To jest dobre. Czemu jest w kategorii deathmatch i w Króle Wzgórza ten sama mapa? Nie wiem, dziwne to jest. No ale mamy to. Mapki społeczności. Mamy też oczywiście stworzonego przez Rockstara. Mianowicie mamy tryb, który kompletnie nie jest związany z Astonem Martinem, czyli Kolos. Zgaduję, że każdy tryb, no, każda mapa, gdzie jest po prostu Kolos, jest na premii razy 3. Kolos to jest generalnie, jak tutaj widzicie na obrazku, tak zwany duży z miniganem. No i ma po prostu dużo życia. Wraz oczywiście z tym trybem, no powiedzmy, no z trybami adwersarza, Rockstar chce nas zachęcić. I w tym tygodniu, my widzicie, wygraj w trybach adwersarza 5. Trzeba wygrać 5 razy w trybach adwersarza. Nie mamy za to nic poza oczywiście 100k, ale też dodatkowo możemy mieć maksymalnie w danym tygodniu, też możemy zarobić, w sumie w danym dniu też po 100 tysięcy. Ostatnio były skoki spadochronowe, które, no mówię, to jest taka premia zależy. Jeżeli graliście, chcieliście dużo expa zarobić, to było to spoko. Jednakże pod kasę to może na tym, na PS5 z GTA Plusem to miało jakikolwiek sens. Ta premia, powiedzmy, że ma większy sens dla każdego. Mianowicie mamy na tej premii razy 3 paczkę G. No i paczka G może nam zarobić, mówię, do 100 tysięcy, ale chyba najmniej 45. No więc to zależy, ale jak chcecie, możecie w sumie pozbierać zawsze tę paczkę. Nie jest jakaś zła, że tak powiedzmy. Jakiś to sposób na codzienny zarobek to jest. No i teraz tak w zasadzie najważniejsza rzecz, jaką mam wam do pokazania, czyli mianowicie wiadomość od Teza Dwójki. Powiedział on, że w dzisiejszym dniu nie mamy przypomnienia na temat, że GTA Plus się kończy. A co za tym idzie, szansa na to, że DLC nowe pojawi się właśnie na początku czerwca, jest całkowicie możliwe, że to będzie po prostu, no, 11 czerwca, to wtedy się po prostu pojawi nam DLC. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie, ale to jest bardzo duża rzecz, że właśnie nie mamy tego przypomnienia, bo jeśli by było, byśmy wiedzieli, że GTA Plus kończy się tak jak zawsze, po prostu. Kończy się tak jak zawsze, więc nie ma na co czekać. I cóż, w zasadzie to byłoby na tyle i do następnego, cześć!